Ja już sobie nagrywam. Ja to naprawię! Dawaj to! Ty, pi. Pi, diabeł, plaga i Paweł. I co? Co? Całkiem coś innego usłyszałem niż powinienem chyba. Pi. A co? Nie powiem. Ale słyszałem coś jeszcze przed Paweł. Dobra, nieważne. Bo to nie on! To nie on! Hotu! To niezłe poszukiwania. Gdzie pan jest? Pi. Jestem robotem. Aha. Gdzie pan jest? Pi. Jestem robotem. Roboty nie są zbyt inteligentne. No nie, wcale. Jak to nie są? Właśnie są inteligentne. Jestem pi, robotem ninja. Pi, robot ninja. Włomasz. Robot ninja, wsiu. Ty, no hono tu, ziomek. Niezły robot ninja. No chodź. No nie, no teraz. Stoisz obok niego. To jest on. Łomasz. Łomasz. W ramach najnowszego zwiastunu Gwiezdnych Wojen i ogólnie tego, że niedługo wychodzą, postanowiliśmy nagle sobie gwiezdnowojną mapę, gdzie są roboty i takie różne Gwiezdnych Wojen rzeczy. Co nie? Nie zdążyłem wyciszyć mikrofonu i się pozbawiłem akurat. Nie? Diabeł powiedział, że go to nie jara, więc możecie go zjechać. Ło, to dzięki. A Flotar nie grał w Gotika? A nie, czekaj. O, to też bardzo. To wejdźcie, o kurde. Wejdźcie też na kanał Flotara, też go zjedźcie, że nie gra w Gotika. Mu to też jest bardzo ważne. Z pewno się ucieszy, nie? Ale jakby co, to nie mówcie mu, że to ten, Diabeł go nazwał. Bo, nazwał was. Dobra, trzeba znaleźć ten. Ja pierdziele, weź i teraz na. Mapa is not the littlest. Nie, lecz, moim zdaniem jest good maps. Musicie po prostu dawać podpowiedzi troszeczkę, co hello nie? Hello everybody, my name podpowiedzi is bez sensu. Uuu, jakie drzwi ładne. Koledzy. Mam takie w domu. O, masz takie w domu? Paweł ma drzwi. Kurde, kojarzę to, to coś mi to przypomina. Z typem nie można zadzierać, to poważny zawodnik jest. Jakiś biały gościu tam biega, nie wiem, który to jest biały. O, ja chyba jestem biały. Jesteś biały? O, kurczaki. Fajny stół, nie? Taki dziwny, z takim czerwonym czymś na stole. Właśnie, Paweł, gdzie jesteś? Ej, można ja panie Pawle, gdzie pan jest? Jakaś podpowiedź musi być, panie Pawle. Jestem na tym, obiekcie Star Wars. O, masz. Nie, jeśli brzmi. No ja tu jestem przy stole. Ty no. Jesteś niby, jak ty mnie widzisz? No tak jakoś ten wyszło. Musisz tu być. Ha! O! No nie! Nie zauważyłem, że ktoś jest w ogóle w pokoju, ja se skaczę jak debil, mówię ty li 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 li. Taki śmieszek z ciebie był i już pośmieszkowany. Byłem ciekawy, czy tam się da przejść, nie? Paweł? Tak, jestem na środku pokoju, dokładnie. O! John jest szybko, brać go! O, ma dużo życia. Tajemnica rozwikłana szybko. Oskromiony. Ja za tym chodziłem, plaga, wiesz? Pipiditu. Dobra, plaga, chyba mam genialną miejscówę na schowanie się. Płomasz. Chodź za mną, pokażę ci. Plaga, patrz. Ale tak trochę się schowałeś, tak dużo. Tu. Gdzie ty się schowałeś? No tu. Tu, gdzie jest tu? Skaczę. A tu? Tu. Chodź. Patrz. Co ty sądzisz? Cześć. Dobry, co nie? Dobra. Cześć. Chyba jest okej, chyba też. Chyba jest całkiem spoczko, wiesz? Zobacz, czy tam się gdzieś nie wystaje. Nie wystaje chyba sobie. Chyba nie. Dobra, tam jest taki wielki obiekt. Chyba tak, dobra. Dobra, to luz. Patrz na mnie! Właśnie wiem, tylko czy nie wstajesz? O, no nie. Nie wstajemy, luz, dobra. Ale lepiej teraz... widać teraz. O, dobra, no teraz lepiej widać, dobra. Ale jesteśmy teraz, I don't be, znajdywali. O, masz. Jesteśmy. O, bo ja nie wiem teraz. No. An znajdywalni. I don't be, znajdywalni. No, ładnie to trzeba odmienić. I don't be, jak się incredible znajdywalnie jesteśmy. Unbelievable, unbelievable, unbelievable. To jest chyba jakaś choroba. Bo. O, widzę jakiegoś białego wojownika tam. Paweł, jaki biały jesteś? Wojownik? Nie wiem, czy jestem biały czy czarny. Skąd jaki masz rękaw, ziomek? Rękaw masz. Mam biały rękaw, no dobra. No ja też. O, widzę białego wojownika, już nie widzę. Biały wojownik? Teraz widzisz? Tak, w okolicach statku kosmicznego biega. Ło, no, ej, nie wiem, czy wiecie, my się schowaliśmy w statku jesteś... kosmicznym, więc na waszym miejscu bym zajrzał tam. Dobra. Tak, ja też bym zajrzał. Bo ogólnie plaga już odpala silnik i zaraz odlecimy stąd. Zaraz będzie po was już, zaraz nas tu nie będzie. Odlecisz to, co możesz, wiesz. Aktywuj silnik! Tak, przechodzimy w nadprzestrzenną. Szybko, w kibę. Czy tam nadświetlną. No, przechodzimy.
No, odleciliśmy już, po prostu byliśmy w innym hangarze. Co to jest? Co to jest? Dobra. O, biały wojownik znowu się pojawił. Biały wojownik. Myślisz, zostaw te kontenery. Zostaw te nadajniki. A to nie wiem, co to są. Co... Ja pierdzielę, są no, nadajniki, kontenery. Zostaw tego robota, co on ci zrobił. Właśnie. No zostaw, ale... To jest nasz słodki przyjaciel. Ej, czemu nie mogę tego przesunąć? Paweł, nie zdradzisz na to. Paweł, nikomu nic nie ma. Paweł, co jest grane w ogóle? Paweł, udawaj, że tutaj nikogo nie ma. Idź stąd. No. Jakby diabeł pytał się, to ty też o niczym nie wiesz, dobra? Ja też się z nami schowam. Dobra, okej, okay. A dobry pomysł. Dobra, czekaj, czy nas znajdzie. Diabeł, nigdy nas nie znajdziesz. No, już teraz trzy osoby szukasz. No. O, diabeł, dobra, Paweł. Diabeł, dobra, nie mówię. Chodź. Poszedł sobie, to poszedł. Nie, poszedł dobra, sobie, gitara. No. Jest czysto. No. Cicho. O nie. Nic nie mów. Paweł, jakby co, kryj nas. O. Ładnie. To ładnie. Nie, tak właśnie. Ale kryjówka, dobra. Ze ścianą, coś jest nie tak. Ja nie wiem po prostu, jak to się mogło nie udać, no. Taka dobra kryjóweczka była, no nie wierzę po prostu, ja myślałem, że już nigdy nas nie znajdziecie. Paweł, powinieneś nas kryć, powinieneś tak wyjść nagle, ej, tu ich nie ma, tak powinieneś się wyjść. Dobra, ten, okej. Okay. No, tak byś krzyknął, to wtedy ja byłby... jedne, jak już wejdziecie do gry, teraz nie zabijajcie mnie od razu, będę wam pomagał, nie? Tak? A, no tak, dobra, okej. Okay. Dobra, okej, okay. No jasne. To tak się... Możemy mi się tak umówić, to nie? Dzień, Pawła, co pomaga? Gdzie jest Paweł, który nam pomaga? Paweł? To jest Paweł, który pomaga. Tak, to jest Paweł. Cześć. Cześć, Paweł. Paweł jest. Ej, dobra, pomagam! Ojo, pomagający, Bibi. Nie mówię, że będziesz pomagał. Ale pomówię teraz. Zgub się. Proszę. Nie. To dla ciebie. Który ton? Który ton teraz? Ja ten na górze. Strzelaj do niego. Panie diabele, tak okłamywać... Papu! Ale nie kręcisz się, o, teraz się kręci. No i szukamy Pawła. No to się dogadaliśmy, ty! O nie, nie potrzebujemy dwóch robotów. Masz to, zabij tego głupszego! Nie! Mam tego i siódemkę w główce. Łopanie, ja dwadziestkę. Dwadziestkę. Ja mam lepszy zegar. Poczekajcie chwilę, plaga, gdzie oni są? Uciekli. Ja go nie zapawłem. Schował się tutaj. Nieprawda, to nie byłem ja. Zgubiłem was, bo musiałem ściszyć troszeczkę coś. O, masz. To niedobrze. Gonitwa, to jest tak zawsze robią policjanci. Andrzej, gonimy tego złoczyńcę, czekaj, pączki, okej. Okay. A widziałeś tego drugiego łobuska, gdzie on jest? No nie, on uciekł w drugą stronę. Ja teraz wyglądam, jakbym miał siódemkę. A kto, kogo złapałeś? Pawła. No tego, co miał pomagać. Pawła, przecież Paweł miał nie pomagać. No ja chciałem pomagać, ten miałem procesor, tylko zwarcie miałem. No, z całą pewnością, to musiało być zwarcie. Kurde, ten niedobry diabeł nam uciekł, co nie? Nie miło z jego strony, generalnie. O, tam jest, okej. Diabeł! Przepraszam! Gdzie jesteś? Tu nie mam, nie? No właśnie, panie diabeł! Tu nie mam, nie? Jesteś w statku kosmicznym? Cześć. Panie diabełku! O nie. Znaczy... No? Jestem sobie. Tu gdzieś jest jestem w pomieszczeniu. Tu gdzieś jest w tym pomieszczeniu. Chodź tu, Plagus. Wyczuwam jego. Tak się składa, że szkoliłem się w sztukach Jedi i wyczuwam tu jego obecność. Mm-hmm. Jesteś tutaj. Czujesz złą moc? Czuję jego obecność. Chodź tu. Jakiś nowe pomałuszczulenie na głupie pierdzielenie. Co mówisz? Na moc. Ty jesteś na moc. Wschodnio-północny ten część statku, dawaj. Pana to. A, no jasne. Jak się patrzy na statek. Wprowadzam dane do GPS-u. Tam widzę jakieś telekinetyczne zdolności. Mam bardzo wysokie moce, stężenie mocy. Szybko, Plaga, pomóż mi! Gdzie? Mówię, północno-wschodnie skrzydło, szybko! Biegnę! Biegnij tak tutaj! Stoi na korytarzu, głupi, biegnij! Coś ci mówi! Plaga, nie wiem, jak sobie poradzić z tą mocą. Jestem! Mocą. Jestem w korytarzach. Nie ten korytarz, ten druga część. Ty wiesz, gdzie jest wschód? Czyli się wschodu ten kierunek? Jasne! No. O, nice. Halo, no, cześć. Coś lewitowało przed chwilą. Cześć. Cześć! Dobrze, nie. Dziwne dźwięki wydawał ten robot z siebie. Chyba był chory. Tak, miał wirusa. Wirusa miał to tak. Wich, tak zwany. Ja jestem w magazynie. To chodź do statku się spotkamy i pokażę ci gdzie. Dobrze.
To dobrze, że powiedziałeś, ci się spotkamy im. Ale co? Nie zdążymy się ukryć. Ale gdzie ty? A, no, dobra, chodź. Hejka. Kurde, teraz, dobra, chodź, zdążymy jeszcze chyba. I nie słyszałem, gdzie się spotkałem, bo Blady mówi, że się przy statku spotkałem i nie słyszałem przez to. A. Dla mnie to jest jeden duży dobra, statek, dzieci, no, ale dobra. Tutaj teraz nie, tutaj szybko tu, chodź, tu i tu. Nie wiem, czy damy radę, wiesz? Patrz, patrz, i tutaj, patrz. Ty wchodzisz tu, a ja wchodzę po drugiej stronie. O, wow. No i gitara, siema. Wow, siema. No jakie widoki stąd mamy, co nie? Ustaw tak, żeby ręka ci nie wystała. A, znaczy, no, żeby ci witka nie ta była, o. No dobra, to pozamiatane teraz, kurde. Pa, jak się cieszy moja postać. Znowu kolejna epicka kryjówka, kurde, to po prostu... I to masz pomysły, no. Don't Paweł? Ignite the invasion. Jakbym zrobił tak i że ty byś podskoczył na przykład, proszę. Don't ignite the invasion. Ale ten, chcesz ten tamten teraz, tak. Czy co? A nie Braga, nie przeskoczysz. Oni tam są? Stronę. Czy a nie wiem, nie wiem, takowo chciałem, bo nie oni mówią, że dobre widoki mają. A dobra, no to tak, możemy, no spróbujemy. Tylko czy to się da tak tutaj w tym trybie, nie? Ale patrz, co zrobiłem. No. Widzisz moją głowę? Mogę cię popychać, o. Tej, pa, tutaj, patrz. Ale co zrobimy tak, weź tutaj, o. Dobry pomysł generalnie, co nie? Czekaj. No. Teraz ale teraz jesteś, teraz no. Nie wiem. Więc co, boję się, że oni cię i tak zobaczą. Wejdź tutaj. I tak cię mogą zobaczyć generalnie. Chodź tutaj z powrotem. Jestem u góry. No to szukaj ich teraz. Opa. Ale tam ich nie ma. O nie. Aha. O, plago. Ale się rozejrzy, bo mają dobre widoki. Musisz mnie popchnąć. Plago. Pomóż mi. Pomóż mi. No dobra, pomóc. Nigdzie nie widzę. Stawiam, że nie ma ich tu. O. No nie, dalej. A to jest fajna miejscówka, ciekawe dalej czy się można... Zabarykoduj się. Nie wiem, czy probami można tak zrobić. No właśnie probami chyba nie, bo tam dobra. Nie można tego bić chyba jakoś. Już? Nie. O kurde, ogarnij się. Co ty jesteś jakiś... No i zrobi. Kurde, co ty jesteś? Weź się ogarnij w końcu. Nieruszalny, to jest taki obiekt chyba, on jest bardzo ciężki po prostu, wiesz? Dobre, to stój tak. Proszę pana, gdzie jest jesteś? Jest nie, nie, moja wina. Czy w waszym pomieszczeniu jest cokolwiek? Tak, jest bardzo dużo rzeczy wow, w stanie, no nie? To już gitara. No. Dwie rzeczy są. Jeden człowiek. Ale że dobre miejsce jest. No ale musisz się znaleźć, co nie? Bo to no. Nie jest tak łatwo. To nie jest tak łatwo. No, to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo trudna sztuka znalezienia. Trzeba być naprawdę sokoli i zrób trzeba mieć. No, tak, trzeba mieć. Trzeba umieć liczyć też, bo czasami jak się wchodzi do pomieszczenia, może się wydawać, że jest jeden obiekt, ale nie. No, sytuacja w takim naprawdę są dwa i człowiek. Naprawdę, są dwa i człowiek. Naprawdę tak? Trzeba mieć sokoli wzrok. Trzeba wejść czasami... się rozejrzeć, a nie tak biec tak, wybiec. Tak, czasami trzeba się rozejrzeć troszeczkę. Jak czarny, chociaż. Czarny no. Wojownik. Jak, o, to jest czarny wojownik, to jest no, bo totalnie ja. Postać czarną, no. Drugą białą. O, tak. Biały wojownik. Też był niedaleko. O. Ła, no te drzwi tak się otwierają. Czarny wojownik. Psute są widocznie, co nie? Ale zawsze trzeba być bardzo spostrzegawczym. Spostrzegawczość to przede wszystkim być bardzo spostrzegawczy. Droga do sukcesu, co nie? No nie zawsze tak trzeba od razu wszystko widzieć, co nie? Łomasz. Można widzieć później. Łomasz. Dzień dobry. No cześć. Ja sobie na chwilę chłopu. Jezus, panko tu było tylko. Do widzenia. A, to ty jesteś tym drugim projektem, znaczy nie, obiektem. Nie. Aha. To nie ja byłem. Akurat tutaj. Na wszystkie rzeczy w pokoju strzeliłem do nie waszego projektu, znaczy obiektu. Ja za to biegłem nie ma tak pół mapy, ale mówię sobie, psiu, poczekam. Ucieczka. Jak już życia ma. No, dobrze, że... Niezłe miejsce, co? Wszedłem człowieku do pokoju, na cztery rzeczy strzeliłem do akurat tej, która nie była niczym, nie? Potem przed Pawłem ej, krzyk. O, krzyk. No, hej, spróbujmy. Co tam? Będą jakieś próbowane rzeczy. Paweł. Radzisz? Na górę, tak, ten? A, mu, ma. Nie da się na górę wejść, sprawdzałem. O, Paweł. Na skrzynki, no, nie. 2 na 10. O, da. Ale... Pewno, chono tu, no, to. O, patrz. Gdzie ty jest? O, ty. No, zobaczymy, co teraz się o, wydarzy. To nie udało. To bardzo ciekawe. Ciekawego. No, to jest jakaś blokada. No masz, ja jestem twoją blokadą. O, dupiu. No wyskocz. Dobra. No nie mogę, bo dobra, to już Paweł, się to się nie uda. Się rozmnożyć i ej, znaleźć. Ej, w końcu chyba czas. Mhm. Oni chyba zaczną szukać za chwilę. Nie, co ty. No pewnie. Myślisz? Nie. Nigdy w życiu. Nie mam, nie! Dobra. Ej, musi być do niego podkreśl, nie zauważył nas plaga. Chyba nie. Chyba nie. Cześć. Chłopaki, chodźcie bokiem, bo raki to bokiem chodzą. Ej, patrzcie, tam samolocik leci! Nie. O nie, tam gdzie leci człowiek! Ty zbliżę! Szybko, ty zbliżę! Nie mam je tu? O, mnie nie ma. No. Panie Paweł, co to szybko za ucieczka? Nie! Przesło. Kurde! O nie. Plan był dobry! No, plan był dobry. Kriówkowicze ever. To było dobre. Dobrzy jesteście. Dobrzy z was, kriówkowicze.
No. Widzisz? Paweł? Poważni kryjówkowicze. No wiem, gdzie oni są. Właśnie się chowają na mapie, także mam ich. O nie, aha. Najgorzej. O nie, tu się mapie. Nie da wejść. Dobra, patrz, patrz tu, tu zrobię. Tam. I patrz, tu jest takie coś. O, patrz, co zrobiłem, coś? Ale jestem dobry, kurde. Dobry jestem. Teraz. Dobry z siebie robot. Ale jestem dobry, patrz na mnie. Kiedyś to było, kurde. 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 Cześć, dobra. Mnie? Nie widziałem, bo jestem zajęty. A. No, generalnie jestem bardzo zajętym człowiekiem. No i generalnie ja się, ja już nie mogę się ruszyć, ale no. Nigdy mnie nie znajdą, więc luz. A, no, to no spoko. Ale powiem ci, że ten, drzwi bardzo fajne były. Tak, drzwi były bardzo fajne? Mi się podobały. No to luz. Deja vu, no one miały takie dodatkowe jeszcze guziczki. A normalny nie mają. Wiecie, tak naprawdę jest kilka pięter tego statku. To jest cała Gwiazda Śmierci, że mam jakiś destroyer, więc to jest, nie Gwiazda Śmierci, ten destroyer to ogromny. To jest ogromny statek, to ma kokpit, co nie milion pomieszczeń, targ cały, to wszystko ma. Kokpit, tak, przynajmniej 13 łazienek. Naprawdę, 13 łazienek, przecież tu milion personelu co najmniej się chodziło. Bo ja byłem gdzieś blisko siebie, no nie? Byłeś. No bo ja jestem, ty jesteś na, a ja jestem wy. Było, masz. Co? Wy jesteś? No, jestem jeden wy. Gada o kokpicie, a drugi mówi, że jest wy. Mówię, a pierdolę. Ej. O, siemanko. No to tu jesteś. Dobra, ja jestem... no rzeczywiście. Widzisz, ten jestem ten... Ten, wiesz. Tak, rozumiem, ten. Bo jeden jest zielony, a drugi nie. Paweł to zawsze było ogarnie. O kurcze, Paweł. Tak? Musisz Paweł, tak Paweł, wiesz. Taki Pawłowy. Znalazłeś chyba fajny strzelać. Mnie trochę, widziałeś? Pa. Hej, dobra, idę. Jesteśmy leci. A to tam strzelasz? No, tak, zawsze tak. To czy... Myślę, że tak. Myślę, nie, że jestem w środku czegoś, dobra, ale... Do kątu, do kąta może pójść. Tak? To da się... Wygląda jak rura? Kurczaki. No. Patrz. O, teraz a nie, to się... coś jest, właśnie, ale... Jesteś niczym taka rura, co nie? No. Z gazem. Generalnie. Rura z gazem, elo. No, czy da się to jakoś open the door? Generalnie. No to nas strzelałem już wcześniej, ale nie dało się. Ja generalnie się już ruszyć nie mogę, ale stoję tu obok ciebie. Co ty gadasz? No, to jestem ja. Uratuję cię. Wiem, że to ty, bo nie mogę cię kliknąć, ale nie wiedziałem, że się nie możesz ruszać. Ten obiekt... Czemu też go kliknąć? Generalnie nie musisz mnie ruszać, bo jestem dobrze ustawiony. No wiem, dobrze. Jestem ustawiony. No, dobra, cicho. Dobra, szybko, rura, teraz. Rura. Nie, byłeś dobrą rurą. Nie, rura, no, myślałem, że rura, że uciekamy, a nie, że rura, nie, że mam być rurą. Nie, że ty udajesz rurę. A ja bym tu przyniósł paru znajomych, wiesz? Dobra, przecież nie zorientują się nigdy. No. Ja zrobię tajną misję, mówię ci. A to co to robi? O, hecia. Nie, to by było chyba. Tego było aż tyle? Nigdy z nami nie znajdzie. Nie wiem, czy kiedykolwiek coś takiego się stanie, nie? No, znowu coś porobiliście. Tak, jak zwykle, co nie? Bo generalnie my jesteśmy tacy, że majstrujemy ciągle przy silniku i próbujemy uciec tym statkiem, co nie? Na skraju oszustwa jesteśmy trochę, że tak dokładnie powiem. Dokładnie. Na skraju. No. Minuta 50 została, więc... Patrz, z podkreśleniem na skraj, co nie? Tak, bo ja już widziałem dwie osoby. Jedna uciekła, ja widziałem 7. Znaczy dwie to więcej niż jedna zazwyczaj. No. No nie, to nie Paweł, jak ty mnie zabili cię tam w stateczku. No bo nie mogłem tego przesunąć za bardzo, a też nie ruszało się tego. A gdzie jesteś, Paweł? Życie nie spadało. Nie, zabili mojego pilota. A to był ten drugi, który nie był tym. A ten drugi to jest chyba tym, wiesz? Patrz. To ja teraz odlatuję. Nie, bo to jest ten, drugą stronę. Tym skrzydłowym, patrz. Bo co, co zleciało? Nie, to ja rzuciłem. Dobra, nie wychodźcie ze statku, wracajcie do środka. Dobra. Właśnie odlatujemy z tym pilotem. Nie! Ale fajnie, dziwnie, że to nie wyszło. No. Ale wiecie, że nie było tego widać praktycznie w ogóle, jak wszedłem do środka? To wygląda jak element statku. No mówiłem, że to wygląda jak rura gazowa, a ty no. Ten. No ja byłem taką rurą. O, gdzie to? O, gdzie żeś tam jest? Sygnały, o, Paweł zaś ogólnie machają sobie. Ej, Paweł, następnym razem, jak dajesz mi sygnał, to przynajmniej pokaż, gdzie idziesz, bo to jest bardzo ważne. I poszedł, nie? I spierdzielał to bezpośrednio. Dobra, tutaj, typu, idę sobie w swoje. Typu na 10 albo na północno-zachodnie skrzydło. Tak. To są proste komendy i każdy wie, gdzie to jest generalnie. Ładnie. Bo ja już sobie z Pagą kupiliśmy właśnie kompas w Bluetoothie i teraz wiecie. Kompas w Bluetoothie. No to ma. USB. Który się właśnie kompatybilnuje z każdą grą, jaką bo jest z kompem, on się kompatybilnuje. No dokładnie. No więc a, generalnie wiesz, że też jesteś sami, ekspertem. Sami wiecie co nie. Sami wiecie. Wiecie jak to jest. Jak to jest. Kompatybilny. Kompatybilność. Kompatybilny. Kompatybilny.
Nie mylić z tibią. O, co się dzieje? Próbowałem, nie, my jakieś takie podejrzane. Profilaktycznie już strzela. Ej, chłopaki. Kompatybilnie, ziomek. To o, siema. Czekaj, ja se pójdę z to w takim razie, bo... Nie, nigdzie nie idziesz. No. Zatrzymaj się, staruszku! Musisz trochę bardziej pomyśleć o kryjóweczkach, panie diabełeczku. Zgubiłem. Zgubili staruszka, no. Musiał się zmienić coś. Uciekłem wam, frajerzy. Nie, no musiał się coś zmienić w takim razie. Ale beka. Kurde, naprawdę uciekł. Śmiechła beczka. Beka śmiechła. Jak wam tam idzie? Ja was porojobiłem. W sumie no, dziwna sprawa, że tak udało mu się uciec. Biegnę no za nim. Aż, Fata Romana, tak zwane. Aż się troszeczkę zdziwiłem. Aha! Tak sobie biegliśmy za nim, tak zniknął? Aha, no, widzisz, to jest takie... To dziwne troszeczkę. Gdzieś tutaj jest. Mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Dobra. Dobrze. Łomasz, cześć. Co ty tu? Nic, nie ważne. Dobrze. Paweł, ale ty nie wyglądasz w ten sposób, jak myślisz, że wyglądasz. Cicho. Nie mów, bo ten, bo się skapnął. Dobra. No. Okej. Okay. Codzienny za info. Ej, słyszałem jakieś tutaj głosy. No nie to, pomagasz. To trzeba się leczyć troszeczkę. Chcesz już głosy, tak, leczcie. Nie, nie. Głosy? To takie naturalne głosy. A, słyszałem. Dobra, dobra, to okay. Inna sprawa. OBIAD! Niezły głos naturalny. O, słyszałem. O, słyszałeś krzyk? No. Paki! Dziwne, że rura może krzyczeć, to jest tak. No właśnie. No, podliczane generalnie. Jak to możliwe? Że pomarańczowa hey, rura krzyczy. Rurario, ruras. Rura. Pipi. 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 Rura. Rura. Została wam minuta 50. No nie wiem, gdzie jesteście zupełnie. No ja też nie wiem. Tutaj. W ogóle. Nie pomagajcie. No widzisz, to jest taka ta kryjówka porządna. Ci pomagać troszkę. A, słyszaj. Halo. Rury. No jestem tutaj, o. Serio? Co? Nie, to nie akurat. To była ta druga tam rura. Wlas? Gdzie on jest? Na kontenerach, tam gdzie ty skakałeś cały czas, spacjowałeś, próbujesz skoczyć, to on tam siedzi. Na kontenerach? No. No co ty, na kontenery wskoczył jakim cudem? No i masz przebieg drugi. Gdzie są te kontenery? Tam jest? Ale Medzi rundę wam szczeliłem. Tu powiem jakoś tak. Wleźli. Aż normalnie łyso mi, że jeszcze mnie nie znaleźliście. No bo ja tam nie mogę wejść. Nic robić. Kurde, dziwne, może z drugiej strony nie, bez sensu. Tam na rurę wleźli sobie, nie? Nie, przecież tutaj nikogo nie ma, co ty gadasz? No był przed chwilą, skakał i strzelałem do niego. Jak są zwinie, to trzeba leczyć. Nie, byłem tam, wiem o tym. O nie? Strzeliłem nawet do niego. Chłopaki, no! To! Nie, no dobra. Macie legitną kryjówkę. Jaką legitną kryjówkę? Nawet mnie nie widzieliście ani razu jeszcze. Widziałem kogoś. Ej, nie. Zgłupiałem teraz. No nie, a drugi? Drugi był pomarańczową i był na górze. Co było? Stary, wy się kręcicie w kółko, ja się zastanawiam, na środku się patrzę na was. Gdzie oni są tej? Nie, czy można wyjść? Tu centralnie, no był tu Paweł. Czy to się skończy? Nie, nie, powiem wam tak, Paweł się nie ruszył od początku rundy. A gdzie jest się nie ruszył? To diabeł był. A, w statku. To ty diabeł byłeś na górze? Tak! A, to ciebie chciałem. Paweł, gdzieś tu obok jest. Ja jestem pilotem. Ha! Nie, a. Kurde, tak blisko. Niezłe buty. Ale tak was porobiłem, dwa razy w tej rundzie wam tak zniknąłem. Ale dziwne to było. Biegnę za tobą, biegnę i ciebie nie ma, nie? Ever! Dobra, trzeba znaleźć. Ale człowieku, tak idealnie wsiadłem i wymierzyłem w sekundę jednym kliknięciem W i stałem tak, jakbym był obiektem. Wiesz, że tam się strasznie wtopiłem. Łomasz. Dobra, nasłuchujmy, co oni się zmieniają. To na pewno pomoże Paweł. Dobry słuch to wiesz, podstawa. No, podstawa... Podstawa udanych interesów. Tak, dokładnie. Dokładnie. Gdy nie słyszysz na przykład, to ciężko się dogadać. Co? No właśnie. Dobra, przede wszystkim zobaczmy profilaktycznie. O! O, coś tam... Słyszałem, ten... przycięło jakby. Profil. Dobra, chyba mam świetną kryjówkę.
chyba nie wiem, nigdy tam znajdą. Tam na pewno, bo to tak, będzie wtopa straszna, jak będzie znowu tutaj, że oni tutaj byli. Mhm. A gdzie byli? Nie, nieważne. Byli tam? Sprawdzali na statku, ale wszyscy wiedzą, że wszyscy jesteśmy dawno w kokpicie. To musi tak być. Plagusku, plagusku, plagusku. Gdzieś ty się ukrył. Łobusku. Ja ten. Plagusku. Jestem przy czerwonym światełku. W tym wózku. Czerwone światełko jest. Czerwone światełko. Czerwone światełko są tutaj. O, masz. O, czerwone nie, światełko. Nie, to nie to. Ej, ale słyszę, jak strzelacie tam na magazynie. No, nie wydaje się. No, słychać strzały. Słyszałem nawet, jak Paweł strzelał. Słychać strzały. Strzały słychać. Strzały. Ktoś strzela. Szczela? Łap, nie pchaj mnie. Co za szczelanie, bo akurat nie podejrzłeś. Na destroyerze się nie szczela. I da, nie szcza. Proszę i, wyjść i te, z terenu i tego też się nie robi. Więc generalnie uspokójcie się. Ej, a kiedy odpalamy silniki? O. Dobra, odpalaj ten silnik, panie plagusku. Jasne, to nie w ogóle ich tam nie ma. Jak na kogoś, kto kłamie, to nieźle kłamiecie. O, ktoś do nas przyszedł, bo słyszałem, jak drzwi się otwierają. Te duże. One mają bardzo hałaśliwy dźwięk. To chyba do ciebie, bo znowu je słychać. A no do mnie, no. Ja to jestem daleko stąd. Haha, nie znajdywajcie się, tak jestem. Tak się dobrze ukrywaliście. To też było. Pytanie tego, czego nie było w takim razie. No, jak wszystko było, to kurczaki. No, coś tu, gdzieś tu coś jest pies pogrzebany. Gdzieś na pewno. Pieseł pogrzebany, pieseł. Tak, pieseł pogrzebany. Bloody. Co? Gdzie jesteś? Ach, zobaczysz, taką mam kryjówę, że po prostu... Jaki porządek jest taki za bardzo. Ten no nie mogę cię znaleźć. No nie możesz. O, tu jestem. Tu? A, trochę tutaj. dalej musisz pójść. Trochę tam. Dalej. No ale na głos powiedz. O, no tam jest to, widziałem cię. Chciałeś to? Widziałem, jaki ty jesteś akrobatą. Co ty zrobiłeś za pachu? Tu jesteś. Ej, patrz, tu? Wskoczę ci tu. Widzisz? Tu? Wskoczyłem, tu. Gdzie? No tu. Tam! Nie, jesteś sobie akrobatą. Dobre, co nie? Patrz, jaki za mnie trikasz jest. No, ale... Powiem, że to nie jest tak proste, jakbym się myślało, że jest i na przykład tak. To nieźle powiedziane, powiem ci. To nie? Dobry akrobat. Ten obiekt jest zacięty. Się w niego zamienię. To jest fajne, ja się w to zamienię, mam nadzieję. Dobra, jak będą iść z sektoru zachodniego, to będę krzyczeć. Na przykład powiem ketchup i to będzie hasło nasze. Okej, ale jak zmienisz hasło, to skąd mam wiedzieć, że to a jak powiem, a jak powiem, że pizza, to że... A, że... Ketchup z pizzą. O, nie, pizza, uwaga, była pizza. O, nie, dobra, pizza. Dobra, pizza się zwinęła, zwinęła się pizza. Dobra. Nie było pizzy. Nie, jest spoko, już nie ma pizzy. Jesteśmy Paweł, gdzie w sali byłeś? Magazynowej jednak, wiecie. No. Albo to do ciebie to... A magazynowa to jest ta. No ja magazynowej teraz. No, gdzieś na magazynie jesteśmy, bardzo dobrze upoukrywanie. Bardzo o, dobrze. O nie, pizza. Dobra. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. No. No, bardzo dobrze jesteśmy ukryci. Paweł, gdzie najlepsi jesteś? Ukrywacze na świecie. Na magazynie. O, magazynowy biały wojownik, gdzieś tam szedł. Never. No tak, no bo never ja tutaj szukam. Never you find me, never. Yeah, you never find you. Tak się dobrze ukrywation, że never znajdywation me. No, yes. Ale my English is good, I think. Yes, it's good. Yes, no, very good. No. Gdzie? Thank you, Richard. Ja mogę być. No. Your English is as good as your kryjówka. Tutaj, na górze nas nie ma, spokojnie. Tu nas nie ma. No widzicie, te takie kontenery na środku stojące też to nie ma, spokojnie. Czarny wojownik się przepyka czarny z czarnymi wojownik. Kontenerami. Zostaw te czarne kontenery, bardzo agresywny. No. To nie, źle się tutaj... O nie, to nie ja totalnie. To ci się pomyliło. Co to jest? Pomyliło zostaw, całkiem. Zostaw, jakie ty twarde całkiem jesteś. Ci się pomyliło. Tak się ruszać ty. Cześć. O, ale widzisz tu. Jaka agresja. Dobra, od razu. To by była chyba ostatnia runda, nie? Tak, to chyba była ostatnia runda. Dobra, trzymajcie się w takim razie, cześć.